A razem ze mną w studiu jest już Zbigniew Górniak. Dzień dobry, Zbigniew. Dzień dobry Państwu. Witamy po dłuższej przerwie. Czas na prasowanie. No i co słychać w tygodnikach opinii? No, uzbierało mi się. Dwa tygodnie ich nie czytałem. Tak, czytam, troszkę się uzbierało. Czytam. Ale skupię się dzisiaj na dwóch tygodnikach dla liberalnej, lewicowej inteligencji i dwóch artykułach okładkowych w Polityce i w Newsweeku poświęconych, pisanych przed defiladą wczorajszą, ale poświęconych defiladzie wczorajszej, a właściwie wyśmiewających tę defiladę, jakby to była defilada wojsk obcych, na dodatek wartych wyszydzenia wojsk pociesznych. Zupełnie tego nie rozumiem i przyznam, że wbiłem się po urlopie w sam środek tej wojny polsko-polskiej, która odsłoniła się tutaj dwoma takimi no, dość paskudnymi, choć spreparowanymi bardzo sprytnie okładkami, czterej pancerni i kot, wiadomo czyj kot, w Newsweeku, Błaszczak, Duda, Morawiecki, Kaczyński, Pepesze, z tyłu Rudy i oczywiście nad tym białoruskie śmigłowce, które wleciały do Polski i mieliśmy je podobno zestrzelić, a nie zestrzeliliśmy. I tu oczywiście narzekanie, ale takie, które samo sobie zaprzecza, bo skoro, jak nam mówią rządzący, wagnerowcy są u bram, to dlaczego patrioty są na defiladzie, a nie na dyżurach bojowych? Proszę Państwa, wagnerowcy to jest zwyczajna grupa komandosów, natomiast patrioty to są bardzo skomplikowane systemy rakietowe ziemia-powietrze, które mają likwidować nadlatujące rakiety, nadlatujące statki powietrzne i zupełnie nie nadają się do zwalczania wagnerowców. A więc śmiejemy się z czegoś, co na wyśmianie absolutnie nie zasługuje. To znaczy Newsweek śmieje się razem ze swoimi czytelnikami i swoimi autorami, aby za chwilę w ten sposób odpowiedzieć na pytanie autora wywiadu. To, że minister obrony zapowiedział rzucenie tam, czyli na wschodnią granicę, jeszcze 2000 żołnierzy, pana nie uspokaja. Zastanawiam się, po co ich tam rzucił, odpowiada rozmówca Newsweeka, którym jest były szef obrony powietrznej jeszcze za Donalda Tuska i za Bronisława Komorowskiego, pan pułkownik Robert Stachurski. Zastanawia się, po co ich tam rzucił. Tam już jest około 3000 żołnierzy. Dlaczego przerzuca się wojsko z drugiego końca Polski, nie licząc się z ludźmi i kosztami, nie informując, jaki jest powód? No, proszę Państwa, to jest typowy przykład robienia ludziom wody z mózgu. I ci strzelnicy niestety dają sobie robić wodę z mózgu, no bo jak to, jaki jest powód? Powód jest taki, że znalazła się tam duża grupa rosyjskich najemników, którzy być może mogą wejść do Polski, którym się trzeba przeciwstawić. Przed chwilą pan generał miał pretensje o to, że nie wysyłamy na granicę wschodnią bardzo skomplikowanych systemów Patriot, a teraz, kilka akapitów dalej, ma pretensje o to, że wysyłamy tam dodatkowo wyszkolonych komandosów. I w ten sposób absurd goni absurd. Oczywiście artykuł wyśmiewa jakość polskiego uzbrojenia, aby jednocześnie w zamieszczonej tutaj tabelce zaprzeczać temu, gdyż ta tabelka dowodzi, że Polska jest jedną z najpotężniejszych armii w Europie. Proszę Państwa, czołgi Abrams 366, czołgi Black Panther 180, Leopardów 235, PT Twardy 152, Rosomaków 531, BWP 1104, działa samobieżne i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, pan generał, były dowódca, namawia polskich dowódców. Ja może zacytuję. Szkoda, że to wszystko dzieje się przy braku jakiegokolwiek sprzeciwu ze strony dowódców. Dlaczego żaden z polskich generałów ani żaden z pułkowników nie powie dość? Pyta były generał. Panie generale, a może nie widzi powodu, by mówić dość? Może właśnie widzi zagrożenie? Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, która może zaczepić i nas. Ja w ogóle tego nie rozumiem, ale tutaj rodzynek na sam koniec.
Widziałem żołnierza w stalowym hełmie, wzór 1967. Wielu, jeżeli chce mieć dobrej jakości kamizelkę kuloodporną, rękawiczki, gogle, kupuje je za własne pieniądze. Otóż ja też widziałem takiego żołnierza w hełmie 1967. To byłem nim ja w 2008 roku, kiedy kupowałem od polskiej armii takie hełmy na potrzeby pewnej produkcji filmowej. To był ostatni raz, kiedy widziałem taki hełm, ale widziałem wtedy coś jeszcze. Widziałem inwalidów zatrudnionych zamiast żołnierzy jako ochroniarzy koszar, jako strażników koszar, 70-letnich dziadków za 2 złote na godzinę kuśtykających wokół parkanu, żeby pilnować doborowej niegdyś jednostki. Tak wyglądało wtedy wojsko. Teraz wojsko wygląda zupełnie inaczej, ale jest oczywiście wyśmiewane przez Politykę i Newsweeka. Na Politykę chyba już nie będę miał czasu, prawda? Żeby ją troszeczkę przeczołgać. Za tydzień, w poniedziałek. Za już będzie co innego, ale dobrze. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Ci za gościnę. Dziękuję, Zbyszku, i do zobaczenia. Czołem.